Słuchajcie, dzisiaj będzie co? Co? Gówno! Żartuję o gównie. Ale tak, dokładnie. Mały powrót ocenienia gówna na YouTube na moim kanale, czego w sumie był chyba jeden filmik. Co mamy dzisiaj? Dawid Czech, czy może Depro Gamer J? Hmm. 95% nie widzi kółka. 4 of 5 can see the circle. No słuchaj, Dawid, zrobiłeś jedną rzecz. Zamieniłeś ułamek na procenty. Kurwa, gratulacje. Powiedz mi, co miałeś z matematyki? Fly for 5 minutes trick. Ten trik sprawi, że będziesz mógł lewitować przez 5 minut. Jeżeli subskrybujecie Dawida Czecha, zasubskrybujcie sobie The Gamer Pro J lub obejrzyjcie jego filmiki i już będziecie wiedzieli, co będzie na kanale Dawid Czech niedługo. Ale dobra, ten trik sprawi, że będziesz mógł lewitować przez 5 minut. Pokazać wam, jak lewitować przez 5 minut? Uwaga, patrzcie. Siadę dajta, dzisiaj ci... Wait, what? Siadę dajta, dzisiaj ci... Co? Siadę dajta. Ej, kolego, ty się zastanów, czy ty chcesz być fast rapperem, czy chcesz być youtuberem, czy chcesz nagrywać gówno, czyli to zrobisz teraz. Dzisiaj będę wam pokazać iluzję, która pozwoli wam lewitować przez kilka sekund w powietrzu. To naprawdę działa. I zapamiętajmy to, co mówi teraz Dawid. To naprawdę działa. Ale wam sobie powiem, że to jest tylko iluzja, która sprawi, że ci się oddalać od ziemi. Nie ma tu w ogóle mowy o faktycznym lataniu gdzieś po pokoju. Przepraszam, kurwa, co? Naprawdę? Powiedziałeś, że będziemy mogli lewitować. Dałeś tytuł, że będziemy mogli lewitować. I kurwa, to jest tylko jebana iluzja nagle. I ja pierdolę, wychodzę, żeż kurwa. Jaką liczbę widzisz? 95% nie daje rady. 98% ludzi nie potrafi zauważyć różnicy. 95% ludzi nie potrafi rozwiązać tego testu. Jakie są dobre twoje oczy? 97% ludzi nie potrafi tego zrobić. Ja pierdolę, kurwa! Te filmy działają w taki sposób, że po prostu w nie kurwa klikniesz. Bo jest 95% nie widzi kółka. Tylko 2% daje radę. Tylko 3% daje radę. Tylko 5% ludzi widzi tę liczbę. I klikniesz w ten jebany filmik, żeby się dowartościować, żeby zobaczyć, czy jesteś w tych magicznych kilku procentach ludzi, którzy są kurwa geniuszami, bo zobaczyli jakiś jebany filmik, kliknęli w go i wow, rozwiązali jakiś test dla ułomnych ludzi poniżej 70 IQ. Chociaż Dawid Czech i tak tutaj zupełnie nie ma pojęcia, o czym mówi, bo jego inne filmiki to były Spróbuj nie umrzeć challenge. Będzie ciężko oglądając twój kanał. Oceniam Musical.ly. Ile zarabiam na YouTube Q&A. Chłopak pobity w 19+. Na jego kanale znajdziecie kurwa wszystko, co się klika. Więc widać, że po prostu chłopaczek próbuje się wybić, ale mam dla ciebie taką radę. Też zrobiłem dla testu dwa filmiki. Pierwszy to był ten. 500 000 jebanych wyświetleń. Kurwa. Drugi filmik, który zrobiłem, to był ten. Tak, to jest super ciekawostki filmowe. 1,5 miliona wyświetleń, nie! I tak, to są gówno filmiki, to są najgorsze filmiki. Jeżeli widziałeś te filmiki na moim kanale, to przepraszam, nie da się tego odzobaczyć niestety. Jeżeli trafiłeś na mój kanał dzięki tym filmikom, to co ty tu jeszcze robisz? To jest gówno! I zrobiłem te filmiki dwa dla testu, żeby zobaczyć, czy zrobią wyświetlenia. I co? Zrobiły! I mógłbym robić to gówno dalej. Mógłbym mieć w chuj wyświetleń. Ale po co? Na takie filmiki trafiają tylko i wyłącznie ludzie po to, żeby zabić czas. Szkoda, że nie siebie. Kurwa, te żarty już nie są śmieszne przecież. Nie klikają po to, żeby zobaczyć twoją osobę, więc jeżeli chcesz się wybić na tym, że jesteś jakąś super osobą oryginalną, masz charyzmę i chcesz po prostu z tym jakoś rozbawiać kurwa tłumy, to rób coś swojego, wymyślaj coś swojego, bo takie gówno jest po prostu tylko po to, żeby się kliknęło. Normalny, wyjątkowy. O kurwa, jestem wyjątkowy, ja pierdolę. Tylko geniusz nie znajdzie N. Tu nie ma kurwa żadnego N. Jeśli widzisz motyla, jesteś psychopatą. O kurwa, widzę motyla. Ja pierdolę, czas kogoś zajebać. Normalny, wyjątkowy.
Jestem kurwa wyjątkowy. Jestem wyjątkowy. Suki, kurwa. Jestem wyjątkowy. Zobaczmy, tylko 1% ludzi potrafi zrobić te rzeczy. Zobaczmy, czy jesteśmy w tych jednych magicznych procentach. Dzisiaj będziemy wykonywać rzeczy, których ludzie nie potrafią robić. Jest już drugi odcinek z tej serii na moim kanale. Bo ostatni odcinek ma się Zamknij kurwa mordę. Przed obejrzeniem zostaw subskrypcję. Zesraj się. A następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Kliknij w ten jebany kurwa dzwoneczek, bo zrobiłem chujowy film, który w ogóle nie pokazuje mojej kurwa charyzmy i to, co jaki jestem zajebisty i że powinniście mnie oglądać, tylko pokazuje gówno, ale zostańcie ze mną. Zostańcie ze mną. Ja mam tutaj kilka wypisanych rzeczy, których ludzie nie potrafią. Pierwszą rzeczą, jaką jest, to jest włożenie sobie całej pięści do ust. A kurwa skurcz, ja pierdolę skurcz na mo... Ty chuju, Dawid, pierdolę cię na ryj. Całe pięści do ust, ja bym cię próbował. Mam nadzieję, że mi wyjdzie albo nie. Dobra, próbujemy. Wiesz co sobie włóż? Tata niech ci chuj do mordy włoży. To jest lizanie swojego łokcia. Tego tu. Ludzie nie potrafią sobie lizać łokciów. Ten filmik sprawi, że przestaniesz widzieć przez w chuj czasu. Przed, po. Zobaczmy, czy tak będziemy widzieć. Dzisiaj będę wam pokazać iluzje, które sprawią, że stracicie swój wzrok na kilka sekund. Wow, jakie efekty. Ale znowu mamy kurwa jebane iluzje optyczne, przez które nie stracicie wzroku. Po prostu będziecie mieli halucynacje sprawione tym, że gówno w dupie, kurwa. Ten trik sprawi, że będziesz widział na czarno-biało. I uwaga, 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 tutaj mamy fenomen. Naprawdę działa! Naprawdę będziemy widzieli na czarno-biało! Jak to działa? Ci powiem, Dawid, jak to działa. Black and white effect, video effect, takie te. Musicie patrzeć przez 20 sekund w tę kropkę i później odwrócić się od monitora i patrzeć gdzieś tam w ścianę. Super, kurwa! Kolejne halucynacje. I oszczędzę wam teraz czasu, zrobiłem to. I co? Nie widzę na czarno-biało. Nadal jest wszystko, kurwa, kolorowe. Jak było. Hello darkness, my old friend. Tylko idioci nie dają rady. Ten filmik udowodni ci, że jesteś idiotą. 95% ludzi nie zrobi tego, kurwa, zesra się. Wiecie co tam jest? Po prostu jakiś jebany test. Jeśli widzisz czerwony, jesteś normalny. I ewidentnie na tej jebanej miniaturce jest kurwa zielony arbuz, więc klikniesz w to, żeby zobaczyć, czy jesteś normalny może jednak. Dzisiaj będę wykonać test na daltonistę, bo chcę się przekonać, czy ja daltonista? Ten kurwa montaż nie pasuje do takich gównianych filmików, kolego. Okej, zaczynamy test i na razie jak widzicie mam bardzo łatwy, mam tutaj ósemeczkę. I to są po prostu kurwa jebane obrazki, które gdzie możemy zobaczyć? U okulisty! Okuliści, słuchajcie mnie teraz, okuliści, słuchajcie mnie. Ile zarabiacie na miesiąc? Nie wiem, 5 tysięcy? Nie mam pojęcia, ale wiecie co? Nagrywajcie filmiki na YouTube, macie materiały, macie te wszystkie rzeczy, te wszystkie testy, wiecie jak to się klika, jak to się klika. O, mamy coś innego, próbowałem odskoczyć w ostatniej sekundzie. Czyżby wyszedł z domu, czyżby coś zrobił? Zobaczcie, pociąg nadjeżdża, on tutaj stoi i... On tutaj stoi? Czy ty... Będziesz oglądał reakcję? Dzisiaj będziemy oglądać kompilację ludzi, którzy ledwo uszli z życiem i... Kurwa! No nie! No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Ja pierdolę, czy ty naprawdę robisz takie coś? Nie, dobra, teraz skończyło się. Musi przemówić tutaj sam król polskiego YouTube'a. Królu. Mój idolu z gimnazjum. Proszę, przemów teraz. A pierdolę, patrzcie na tym, co tu, co się odpierdala na tym. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ile tych pierdolonych kapsloków? Hej wszystkim, z tej strony Żuk, witajcie się. Co to kurwa jest? Ten filmik sprawi, że będziesz mógł latać chuj
będziesz mógł zrobić. Zrobił jeden filmik z halucynacjami. Ten filmik sprawi, że będziesz mieć halucynacje. I każdy inny, który jest podobny, czyli latanie chuja, tam też są jebane halucynacje. Czy nie mógł zostać ten jeden filmik, tak jak zrobiłem to ja, dla wyświetleń i starczy, bo to gówno. I już tu nawet nie ma żadnego własnego wkładu. To próbowałem odchodzić w ostatniej sekundzie. Dzięki tato, ale chciałem niebieski. To wszystko jest reakcja na jebany coś, co jest gdzieś znalazł i reakcja na to. Plus pierdolony clickbait równa się zajebiste wyświetlenia. Super. Ja rozumiem, takie coś jest wszędzie. W muzyce, w filmie może trochę mniej. Nie, dobra, mamy YouTube. Ale w muzyce to jest najbardziej widoczne. Gdziekolwiek, gówno się przyjmuje najlepiej. Dlaczego? Dlaczego to tak wkurwia? Naprawdę, to strasznie wkurwia, że gówno przyjmuje się najlepiej. We wszystkim. Na YouTubie też się zaczęło to gówno przyjmować najlepiej. Już nie jest w ogóle ważna twoja charyzma. To, co masz do powiedzenia. To, jaką jesteś osobą. Nic, nie jest teraz ważne. Wystarczy, że zrobisz pierdolone gówno, które kliknie ktoś, bo chce się dowartościować lub cokolwiek innego, jakieś po prostu jebane gówno i będziesz miał wyświetlenie i popularność. Super. 9 na 10 osób nie widzi serduszek. Nie, nie widzimy serduszek, prawda? Nie widzimy serduszek, nie ma tu serduszek, no ej. Nie ma. Nie mów, że jesteś tą jedną osobą na 10. Nie mów tego. Nie jesteś. Podsumowując ten zajebisty kanał, jakim jest Dawid Czech, odsubskrybujcie i zasubskrybujcie Depro Gamer J i obejrzyjcie jego filmiki. To samo się znajdzie na kanale Dawid Czech niedługo. Obiecuję. Są to jebane po prostu clickbaity, w które klikają ludzie tylko po to, żeby się dowartościować, bo nagle znajdziesz się w magicznych 5%, którzy zrobią jakieś gówno. Chłopak po prostu próbuje się wybić na jakimś gównie. Zero charyzmy, zero charakteru, zero czegokolwiek. Próbuje wpakować zupełnie wszystko do filmiku. I zaraz może być: ej, ale Rekord, ty też robiłeś takie gówno, jesteś rakiem pierdolonym, Tak, to prawda, też robiłem przez jakiś czas jakieś gówno, bo w pewnym momencie YouTube stał się właśnie takim całym gównem i próbowałem robić takie coś, żeby mieć wyświetlenia i faktycznie były te wyświetlenia, super zajebiście i na tym się można powiedzieć trochę wybiłem. Ale wiecie co, stwierdziłem, że to jest takie gówno i nie robię tego, co chciałem robić, bo moim celem, jak zakładałem kanał na YouTube, było to, żeby zebrać wokół siebie jak najwięcej ludzi i poprawiać im humor. Po prostu. That's it. Mówiłem to już chyba w jakimś filmiku sprzed roku, czy coś takiego, że nie robię już gówna, nie będę robił. Chociaż i tak mam tak, że nagram jakiś filmik i już na następny dzień mam ochotę go usunąć, bo patrzę na niego i mówię: ja pierdolę, co za gówno. Ale to w sumie dobrze, bo widać, że się jakoś rozwijam i mam nadzieję, że będzie tak dalej i ciągle filmiki moje jakoś będą lepsze, ale tak to już wygląda na moim kanale. Czasem mam taki humor, czasem mam taki humor i czasem zrobię jakiś fajny filmik, czasem zrobię jakieś gówno, no cóż. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, tu widzicie, tu, poczekaj, przesunę się. Teraz uwaga, tu. Tutaj macie filmik inny, możecie go kliknąć. Żartowałem, musicie go kliknąć, kliknij ten filmik, jest zajebisty, zasubskrybuj kanał, tu też kliknij, tu wszędzie kliknij, zesraj się człowieku, zesraj się, kliknij, tutaj obejrzyj, zesraj się.